Odin is with us! Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla. Ja jestem Ruk, a my udajemy się na spotkanie z Oswaldem, gdzie ma rozprawić się z Redą, czy dogadać się z nim. I po drodze kupców oczywiście olejemy, zdobędziemy sobie tutaj to te Kingsbury, te dwa bogactwa. No skoro jesteśmy tutaj tak blisko, to dlaczego tego nie zrobić, nie? O kurde, trochę ich tu jest. A nie ma co się z nimi szczypać. Nie trafiłem. Serio. Jeden zdjęty. Czy on za czymś stoi, czy mi się wydaje? Pokaż głowę, a nie. Okej, drugi zdjęty. Must be careful now. Coś szczaił. Dobrze, tego się pozbyliśmy. Strzałki sobie uzupełnimy. Tych mamy z głowy. Tego też. Padają jak muchy, nie? Chodź, przyjacielu, chodź. No, szybko poszło. Rich pickings. Better bring the crew. Najazd mam rozpocząć, dobrze. Może sami otworzą. Let's go, a Viking! Give me a hand with this. Let the sweat flow. Troszkę ich tu jest, nie? Ah!
No dalej, przyjaciele. No, raz, dwa się z nimi rozprawiliśmy. I co tu zdobędziemy? I mamy maskę magistra. Tutaj spoczywa król Edmund, ojciec wschodniej Anglii, człowiek zacny i pobożny. Niech śpi w spokoju, otoczony dziećmi bożymi, aż do sądu ostatecznego, kiedy proch wróci do ziemi, a duch wróci do królestwa niebiańskiego. Panie, zmiłuj się nad jego duszą. Tak, to ten Edmund, któregośmy zlikwidowali? Możliwe, nie? Dobrze, coś tu jeszcze mamy. Tak, tu jest jeszcze sztabeczka. Potrzebujemy klucza, okej. Okay. Gdzie ten klucz? Przecież byliśmy tu przed chwilą, nie? Nic nie poświetlało, a w sumie nie sprawdzałem. Tu jakieś drobne pierdoły. Dadzą radę w trzech ze spokojem. I mamy sztabę Niklu. I co? Wszystko? Nie, jest tu jeszcze jakieś mniejsze bogactwo. Małe bogactwo i tam jest ich paru, widzę, nie? Wszystko, niedobrze, zbierajmy te bogactwo i spadamy stąd. Dobra, oni niech wracają do domu. Do domu, do naszej krótszej przystani. Oni wracają do krótszej przystani, a my ruszamy do Oswalda. Gdzie ta przeprawa? Tutaj, okej. Okay. Przy okazji
No chodźcie. Dawno nie blokowaliśmy, nie? Nie zadzierajcie z Eivorem. Jaka miejscóweczka, kurczę. Nara. No tak, udało mi się. Dunwich. It is time to light the brazier. I'll light it. You do the talking. Brother Valdis and I will scout the dock. Make sure there are no surprises. Oswald and I will hold here until the brazier is lit. The front gate is heavily guarded. You'll not be walking in. I'll find my own way. We'll be watching you back. Dobra. Teraz to jestem spokojny, jak będzie mnie osłaniał. Co ja mam tam zrobić? Zgładź członków klanu Reda. Dunwich. Now to clear out Ruid's men and light that brazier. Ciekawa miejscóweczka, nie? No, już jednego zgładziłem. I co, jest tylko jeden stał na warcie? Idzie kolejny tam, okej. I want to be out there, raiding and pillaging, not here, scratching my thighs. If I know Bjørnke, he'll be drunk and sober six times before he's back. Tu kolejny z dwóch stoi. Stoi na mnie, się patrzy i mnie nie widzi. By Thor! Odin owns you, coward! Kolejny. No i to by było na tyle. Tego zdejmiemy. Tak jest. Czysto, nie?
Słabo to chronione, kurde. No kusi mnie, żeby tam wejść, nie? Widział nas? Dobrze, ci załatwieni. Strzały się zawsze przydadzą. Klucz nam się przyda. Ten co tam robi? Wait a minute! Bring the coward down! Dobry jest ten mieczyk, kurde. Księga. Okej. Musimy ich wybić wszystkich, tak? No właśnie tam, kurde, Eivor. Słaby ten klan. Once the brazier is lit, the rest of Ruid's men should arrive. Okej, gdzie ten kosz z węglami?
your eyes, my friend. Kurde, nie tu. No i się pali. Odin gives me a bargain. A few dead men at my feet in exchange for a ripe East Anglia, and my wife returned. What a day! You. I don't know you. Ale poznasz. Badaj się z przyszłym królem, nie ze mną, nie? No tak. Any questions you have, you ask the king of East Anglia, and bend the knee while you do. Who called for me? Was it you, Valdis, my love? Why would I call you now, after 5 happy years away from your stinking balls? I called you, Ruid. You? Oswald, the hopeful king of East Anglia? And Valdis's husband-to-be. Take your men and go. East Anglia is strong with Saxons and Danes united. It will not fall to raiders. Must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey, after coming all this way? Czyli Duńczyk. My weight in silver. And an abundance of livestock and grain. I've taken 10 times that already. What's the real prize? I'll make you an offer, Pigfoot. A home gang, just you and me, for the future of your kingdom. I accept. I accept. A fight to the death. East Anglia's the prize. Let it be heard. To ciekawe. The square is made. When you see a chance, lead Valdis and the brothers to safety. They must not fight today. East Anglia needs them. Let me be your champion. No. He called on me. Whenever you're ready, King of Sheep. I'm ready! Dostanie w pierdol, nie? O Boże. Another Saxon king has bent the knee. King before I cut you. Fighting here. King Ruid commands you to die. Oswald. Call me king! Oh shit. Ooh. Go! Now! Friends, grant me strength! Go! 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 Move! I'm coming! Wyryżniemy ich wszystkich. Gdzie to do mnie śmiesz strzelać? Takich leszczy się nie będziemy bać, nie? Oh!
się pojawiają bez końca, widzę. They're breaking off. They've given up for now. Let's put some distance between us. We can rest a moment. By Thor, he fought well. Raging like a bonfire. We should go back. Chyba widzieliśmy inną walkę. Mógł przeżyć, nie? Czy nie? Wlejmy w nich trochę otuchy. Oswald may have survived. Ruud as well. It's possible. Ruud's men will press the advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there when you can. He died a hero. There's no doubt. If his god won't take him, all the sword women will. Nie wydaje mi się, żeby zginął, kurczę, bo to by było trochę bez sensu, nie? No ale o tym przekonamy się w kolejnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, cześć!